prezentacji omówiony zostanie podział sieci na podsieci. Weźmy przykładową sieć z klasy C. Adres tej sieci to 203.117.78.0. Standardową maską podsieci dla klasy C jest maska o adresie 255.255.255.0. Dla omawianej sytuacji w jednej sieci można przypisać 254 użyteczne adresy IP dla hostów. Na kolejnych slajdach prześledzimy proces podziału sieci na podsieci oraz sposób wyliczania dostępnych adresów IP w tych podsieciach. Prezentowany przykład dotyczy podziału naszej przykładowej sieci na podsieci z maską 25-bitową. Jak pokazano na slajdzie, został zapożyczony 1 bit z części hostowej. Warto tutaj podkreślić, że tylko z tej części adresu IP wolno nam zapożyczać bity. Wartość maski podsieci to 255.255.255.128. W wyniku pożyczki jednego bita możemy wyodrębnić dwie podsieci, a w każdej z nich zaadresować po 126 hostów. Dla przedstawionej sytuacji zapożyczamy 2 bity z części ID hosta. Maska podsieci przyjmuje aktualnie wartość 255.255.255.192. W wyniku tej operacji dokonaliśmy podziału sieci 203.117.78.0 na 4 podsieci o wartościach 203.117.78.0, 203.117.78.64, 203.117.78.128 oraz 203.117.78.192. Wszystkie wymienione podsieci mają maskę 26-bitową. W każdej wyodrębnionej podsieci można zaadresować 62 hosty. Kolejny slajd obrazuje podział sieci na podsieci z maską 27-bitową, co oznacza, że zostały zapożyczone 3 bity z części ID hosta. Maska podsieci dla tej sytuacji wynosi 255.255.255.224. Mając do dyspozycji 3 bity, możemy wyodrębnić na nich 8 podsieci, a w każdej z tych podsieci możemy przypisać adresy IP dla 30 hostów. Aktualny slajd to sytuacja, w której sieć 203.117.78.0 została podzielona na podsieci zastosowaniem maski 28-bitowej. W wyniku zapożyczenia 4 bitów maska podsieci przyjęła wartość 255.255.255.240. Na zapożyczonych bitach możemy wyodrębnić 16 podsieci, a w każdej z nich możemy zaadresować do 14 hostów.
Aby podzielić sieć na podsieci z maską 29-bitową, należy zapożyczyć z części ID hosta 5 bitów. Maska podsieci dla aktualnej sytuacji ma wartość 255.255.255.248. W wyniku tej operacji otrzymamy 32 podsieci. Z uwagi, że w części ID hosta pozostały tylko 3 bity, możemy na nich wyodrębnić 6 użytecznych adresów IP. Ostatni przykład przedstawia podział sieci 203.117.78.0 na podsieci przy użyciu maski 30-bitowej. Maska podsieci przyjmuje teraz wartość 255.255.255.252. Zapożyczenie aż 6 bitów pozwala wyodrębnić 64 podsieci. Niestety, z uwagi na to, że w części ID hosta pozostały tylko 2 bity, to liczba użytecznych adresów IP dla hostów zmalała do 2.